Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w kolejnym odcinku magazynu Zakółka. Szanowni Państwo, zakup samochodu oczywiście wiąże się z poszukiwaniami, z oceną stanu technicznego auta, ale gdy już wybierzemy ten swój wymarzony pojazd, czekają nas kolejne obowiązki. Kolejne obowiązki w różnego typu urzędach. I właśnie o tych obowiązkach w dzisiejszym odcinku. Zapraszam serdecznie do obejrzenia. I nabyliśmy to nasze wymarzone auto i już w trakcie finalizowania zakupu już powinniśmy zwracać na pewne rzeczy uwagę. Wszystko zależy od kogo kupujemy ten nasz samochód. Czy to jest osoba prowadząca działalność gospodarczą, czyli od firmy, czy też od osoby prywatnej. Jeżeli chodzi o zakup od firmy trudniących się handlem pojazdami. Oczywiście zakup taki zawsze się wiąże z zakupem na tak zwaną fakturę. Przy zakupie od osoby prywatnej, czyli na umowę cywilnoprawną, umowa kupna-sprzedaży, jest dodatkowy obowiązek w postaci odprowadzenia podatku od czynności cywilnoprawnych. Taki podatek według prawa musimy uiścić w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy. Oczywiście w urzędzie skarbowym udajemy się z umową kupna-sprzedaży, wypełniamy odpowiedni druk i opłata w zależności od wartości auta wynosi na dzień dzisiejszy i od wielu, wielu lat 2%. Można być przygotowanym, że jeżeli cena jest mocno zaniżona od ceny rynkowej, urzędnik może wyznaczyć swoją cenę pojazdu. Szanowni Państwo, już podczas spisywania takiej umowy, czy też odbierania faktury, dwa razy sprawdźmy, czy nie ma jakichś błędów, nie ma literówek na takiej umowie, bo w wielu miejscach będzie to sprawdzane. Tak jak wspomniałem, przy umowie cywilnoprawnej będzie to sprawdzane w Urzędzie Skarbowym, potem przy rejestracji pojazdu. Panowie i panie urzędnicy dość skrupulatnie sprawdzają każdą cyferkę, każdą literkę, że tam musi naprawdę wszystko grać. Dlatego jeżeli wybieramy się na drugi koniec Polski po auto, naprawdę dwa czy trzy razy sprawdźmy poprawność informacji zawartych na dokumentach. No ale wróćmy do tematu dzisiejszego odcinka. Kolejną czynnością, którą powinniśmy wykonać, jest to naszym obowiązkiem, jest to przerejestrowanie auta na swoją osobę. Ten obowiązek istniał od zawsze, od chyba już półtora roku jest można otrzymać nawet 1000 zł grzywny za brak przerejestrowania w terminie. Oczywiście, Szanowni Państwo, żeby te wszystkie czynności dokonać, trzeba mieć ze sobą komplet dokumentów. I właśnie tak naprawdę od tego powinienem zacząć, co sprzedający powinien nam przekazać podczas zakupu samochodu. Otóż jak każdy pojazd powinien nam przekazać dowód rejestracyjny auta. Do dowodu rejestracyjnego już chyba od 1999 roku w Polsce wydawane są karty pojazdu, czyli czerwone książeczki przekazywane wraz z autem i są od samego początku z nim. Oczywiście mogą być zagubione, ale takie adnotacje tak naprawdę powinny również być zawarte na umowie, czy też na fakturze. I oczywiście potwierdzenie, czy też polisa zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia OC. Tak naprawdę te trzy dokumenty wystarczą, abyśmy legalnie mogli odjechać tym autem. I z tymi dokumentami właśnie zgłaszamy się do Wydziału Komunikacji celem przerejestrowania auta. Warto tutaj zaznaczyć bardzo ważny dokument, to jest polisa OC. Absolutnie sprzedający ma obowiązek przekazać nowemu właścicielowi ten dokument, czy też informacje
w jakiej firmie jest udzielony. Oczywiście te rzeczy wszystko można sprawdzić w dzisiejszych czasach w internecie, czy też na stronie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Jest wiele możliwości, nawet gdy fizycznie nie mamy tego papierka, po numerze rejestracyjnym na przykład też jest możliwość sprawdzenia, czy dany pojazd ma aktualne OC. Oczywiście nie stoi nic na przeszkodzie, abyśmy kupili takie auto bez ważnego ubezpieczenia, z tym, że musimy pamiętać, że obowiązkowo musimy je wykupić przed wyruszeniem w drogę. Bez tego ubezpieczenia również urzędnicy w Wydziale Komunikacji nie zarejestrują nam auta. Ubezpieczenie przechodzi niejako na nowego właściciela, z tym, że nowy właściciel powinien zgłosić się po zakupie do danej firmy ubezpieczeniowej i przepisać to ubezpieczenie na siebie. Zaznaczyć, że jest nowym właścicielem i zrobić aneks do umowy. W takim wypadku ubezpieczyciel również może przeliczyć ewentualną składkę, bo różną wysokość składek płacą osoby mające 20-25 lat, a inną osoby 50-60 lat. Po prostu w trakcie biegnących lat nabywamy pewne zniżki, oczywiście jeżeli nie jesteśmy kierowcą, który co roku ma kilka szkód. Też proszę, warto pamiętać o tym, że polisa, którą auto zostało nabyte, ona też z automatu się nie przedłuża. I tutaj też ważne jest, żeby te nasze dane były również skorygowane w firmie ubezpieczeniowej, gdyż przed końcem wygaśnięcia tej umowy dostaniemy informację, czy chcemy przedłużać i jeżeli tak, z jaką składką. I to jest bardzo ważne, gdyż jazda bez ważnego ubezpieczenia OC wiąże się z poważnymi konsekwencjami. W razie kolizji pokrywamy z własnej kieszeni wszelkie szkody wyrządzone, plus jeszcze kara z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Kilka tysięcy złotych. O tym warto naprawdę pamiętać. I na koniec, szanowni państwo, to co też chyba powinienem na samym początku powiedzieć. Kupujemy auto tylko i wyłącznie od właściciela. Nie ma przekazywania auta, że jestem w pracy, sąsiad jest w domu i on wszystkiego dokona. Podczas zakupu weryfikujmy, od kogo kupujemy, z dowodu osobistego. Sprawdźmy to dwa razy na fakturze, czy te dane są poprawne, zawarte. Tak jak wspomniałem, kupujemy od właściciela auta. Ja sobie nie wyobrażam kupowania auta również nieprzerejestrowanego. Po prostu nie chcę w to wchodzić. Plagą u nas było to, że osoby nie przerejestrowywały auta. Bywały auta, gdzie jest pięciu właścicieli, w międzyczasie, a auto wciąż widnieje jeszcze w ewidencji, w dowód rejestracyjny na tego pierwszego, a już auto zmieniło na przykład pięciu właścicieli. I są osoby, które odważne, które kupują takie auta, ale tutaj musimy zweryfikować tak naprawdę każdą poprzednią umowę, czy też nie ma jakichś literówek, bo gdy się w końcu ktoś zdecyduje przerejestrować, oczywiście to będzie już pewnie i obciążone karą za nieprzerejestrowanie. Muszą być wszystkie cyferki, wszystkie literki, naprawdę tak na tip-top w każdej z umów. Sprzedający oczywiście oprócz zgłoszenia faktu zbycia pojazdu również powinien się udać do swojego ubezpieczyciela w celu poinformowania, że ten pojazd już został sprzedany i jest nowy właściciel, bo gdy nowy właściciel nie zgłosi się do tego ubezpieczyciela, być może ubezpieczyciel się sam zgłosi po informacji właśnie sprzedającego. A taka uwaga dla sprzedających, też jest większa szansa na odzyskanie części z opłaconej polisy, bo nowy właściciel oczywiście może wybrać również sobie inną firmę ubezpieczeniową. Dlatego sprzedający też jest w stanie odzyskać parę złotych za pełne, niewykorzystane miesiące ubezpieczenia. Mówimy tu wciąż o ubezpieczeniu OC. Autokasko jest to ubezpieczenie dobrowolne i tutaj również ten zwrot sprzedającemu się należy. Dlatego, szanowni państwo, tak jak wspomniałem, powiedzenie mówi, że cieszymy się dwa razy przy aucie, w momencie kiedy kupujemy i w momencie kiedy sprzedajemy. No coś w tym jest na pewno.
Ale też oprócz tej radości musimy pamiętać o tych rzeczach, o których dzisiaj mówiliśmy. Także ja dziękuję za uwagę, pozdrawiam, do zobaczenia za tydzień.